Cześć, witam serdecznie na kanale Nashor. Korzystając z okazji wstępu, chciałbym powiedzieć i od razu przeprosić za ostatnio brak materiałów wideo umieszczanych na moim kanale. Niestety brak dostępnych ostatnio filmów na kanale spowodowany był tym, że zwiększyła się bardzo ilość sprzedaży wysyłkowych komputerów, tutaj komputerów przerobionych. Jeszcze jedna czynność, jak już się domyślacie tutaj po tytule filmu, nad którą pracowaliśmy i zabrała nam nieco czasu, było to uruchomienie silnika, na przykład tutaj w naszym przykładzie jest to B18C4, ale równie dobrze może być to DH seria na elektronicznych fajkocewkach, przykładowo w takim silniku jak ma to silnik K20A. Żeby starać się umieszczać więcej materiału w ostatnim czasie, to jak widzicie tutaj już przygotowałem się na więcej wysyłek, na więcej komputerów. I w związku właśnie z tą zwiększającą się liczbą komputerów, tutaj jak widzicie jest właśnie już jeden przygotowany, tak samo jak i ta reszta komputerów, możecie sobie zobaczyć z bliska, mamy już tutaj przygotowany pod programowanie fabryczny komputer Honda. I właśnie do tego fabrycznego eku Hondy staraliśmy się podłączyć, zmontować i uruchomić elektroniczne fajkocewki. Czyli w systemie, na którym właśnie te przerobione sterowniki Hondy programujemy, czyli w systemie OBD1. Chciałbym teraz Was zaprosić na krótki zestaw ujęć właśnie z takiego montażu. W krótkich ujęciach zamontowanego już zestawu fajkocewek chciałbym Was zaprosić na krótki test, odpalenie, tak jak po prostu to auto pracuje, jak chodzi. No to zobaczmy. Równo, wartość rzeczywista. Pracuję z tabelą. Tak jak udało Wam się zobaczyć na filmiku, samochód odpalił na tym zestawie, ładnie pracował, równo pracował, zapłon był stabilny, dynamicznie zmieniały się jego wartości, czyli wszystko działa tak jak działać powinno. Teraz jak widzieliście, jesteśmy dopiero w fazie montażowej tego całego zestawu, w fazie testowej. W kolejnym filmie chcielibyśmy pokazać Wam, jak ten zestaw pracuje i co dokładnie robi. Czyli zrobimy filmik z przyspieszenia na takim zestawie, zrobimy filmik z testu na hamowni, testu mocy, no bo przecież to najbardziej Was interesuje. I te dwa filmiki zamieścimy niedługo tutaj na naszym kanale. Będziecie mogli sobie śmiało obejrzeć tak naprawdę, co ten zestaw daje na fabrycznym eku Hondy. Chciałbym serdecznie podziękować Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam do wyrażania swoich opinii w komentarzach na temat tego zestawu. Czy taki zestaw, jak myślicie, warto jest zamontować u siebie? Zapraszam również na swoją stronę, gdzie staram się umieszczać projekty tuningowane przeze mnie. No niestety nie zawsze mamy na to czas, że możemy zrobić jakieś zdjęcie, tak? I podzielić się tutaj z innymi, ale przeważnie, jeżeli jest troszeczkę czasu, staramy się to robić, byście mogli zauważyć, co tak naprawdę w naszych kręgach się dzieje.
No to za uruchomienie tego zestawu myślę, że łapka w górę na pewno się przyda. I również tym samym zachęci mnie to do nagrywania właśnie kolejnych filmików, kolejnych testów dla Was. Dzięki i do zobaczenia niebawem. We'll get real love, we'll